belecik, inne frakcje, grubsze, mniejsze. No popatrzcie, jak ona się uśmiecha. I tak to wygląda na dnie. Wody w sączkowie. Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy na Sączkowie. Będziemy próbować węgierskiej metody. Ja nazywam się Maciek i zapraszam Was na film. Wasn't it the best we ever had? Breathing it in, feeling it out, loving like it's dangerous. Keeping it up, breaking it down, baby it was made for us. And I know that someone gotta go, I'm looking for the door, but my feet won't take me. Might as well be under your spell, I'm fighting like hell, but you keep me feeling alive. Że dzisiaj jest metod Feder według metody węgierskiej, tak to dzisiaj sobie nazwałem. Zrobimy sobie taką mieszankę dedykowaną na tą porę roku przez Węgrów. Czyli mamy mikrofluo pellet, brutalna wątroba. Do tego jest Total Fish, zanętka i Blendex i smak Triplex. Do tego i to wszystko jeszcze będzie, raczej to wszystko. Pellet będzie podlany bosterem z wątroby. No i jak to teraz wygląda? Otwieramy sobie najpierw pelecik. Mieszamy sobie jeszcze bosterek. I 100 ml bosteru odmierzamy do pojemniczka. Mamy seteczkę. Tą seteczkę wlewamy do peleciku. Pelet zamykamy. Trzeba wstrząsnąć go kilka razy, żeby ten boster doszedł do każdego zakamarka. I to odkładamy na jakieś minutkę. W tym czasie zrobimy sobie pół paczki Triplexa i pół paczki Total Fish. Pół paczuchy jeszcze troszeczkę. Dobra, teraz Total Fish. Trzeba dokładnie sobie wymieszać przed zalaniem wody. Jak widzicie, używam wiadra z Ewa. Wiadra Ewa od Team Feeder. Bardzo fajna opcja, tak już Wam kiedyś pokazywałem. Można to złożyć. I teraz, jak dodajemy wodę? Pół zanęty tej i tej potrzebuje 300 ml wody na dzień dobry. Czekajcie, bo akurat sobie pobrudziłem. Nie ta strona. Mamy 100. 200. 300. To sobie mieszamy. To nabierze takiej czarnej barwy. Wszystko dokładnie tak, żeby ta woda wpiła sobie elegancko w tą zanętę. I to zostawiamy na jakieś 30 sekund
na boku. W międzyczasie zrobimy sobie wędkę. To sobie dojdzie, jeszcze później to dopalimy jakąś 50 wody, tak żeby ładnie skleiło już do końca. Dodamy sobie pelecik, no i powinna być zanęta idealna. Także idziemy robić wędkę. Tak jak wspomniałem już wcześniej, dzisiaj mamy odcinek Węgierska metoda, także wszystkie zestawy oraz wędki przygotowałem w taki sposób, żeby to wyglądało w 100% tak jak chłopaki na Węgrzech łowią. Także dzisiaj użyjemy sobie dwóch kij Master Carp Pro. Jeden to jest 390 LC, drugi to jest 360 MH. Co to znaczy? Ten krótszy jest do 80 gram, natomiast LC jest to wersja do zadań specjalnych. Występuje w wersji 390 i 420. Przy tej wersji to jest 170 gram wyrzutu. No nie oszukujmy się, jest to wędka do łowienia na bardzo dalekim dystansie. Do tego wszystkiego użyję podajników dart. Jak sama nazwa wskazuje, jest w kształcie lotki. Także to zapewnia nam to dalszy rzut i bardziej stabilny przede wszystkim. Oczywiście na każdym kiju mam strzałówkę od Haldorado, jest to Brax Longcast. Bardzo fajna, nie nazwałbym tego plecionka, linka o bardzo dużej wytrzymałości. Jak już mamy przewleczony podajniczek, bierzemy sobie szybko złączki. Generalnie montuje się to przelotowo. Ja sobie jeszcze używam śrucinki ołowianej. Ją montuję gdzieś tak na 30 cm od góry. Dzięki temu, że tą oliwkę sobie tak zamontuję, zestaw też leży lepiej na dnie, lepiej się układa. A dwa, że w pewnym momencie następuje samo zacięcie. Tak jak to w metodzie jest. Jeżeli chodzi o montaż tej szybkozłączki, jest banalnie prosty. Tak jak każda jedna. Przez środek wsadzamy plecionkę, żyłkę, robimy pętelkę i to jest tak naprawdę wszystko. Nadmiar odcinamy. Wybieramy sobie przyponik, zacznijmy od delikatniejszych dzisiaj haczyków. Już mamy jesień, także myślę, że tutaj mniejszy haczyk będzie miał kluczową rolę. I tak to wygląda, proszę Państwa. Przepon 10 cm na igle. Mamy podajnik dart 50 gram. Tak jak wspomniałem, biorę oliwkę. Montujemy ją gdzieś tak na 30 cm. I to jest wszystko, to jest gotowy zestaw. Jak widzicie, to trwa dosłownie moment, gdyby nie to, że tłumaczę i pokazuję, byłoby jeszcze szybciej. Jeżeli chodzi o same wędki, tutaj dodatkowo jeszcze mam kołowrotek, nie wiem czy widać, Longcast. Także to jest typowa wędka skonstruowana do dzisiejszego łowienia na takie hardkorowe rzuty. Typowo, że tak powiem, łowienie węgierskie. Tam są duże zbiorniki i duże karpie, także sprzęt musi być wytrzymały. Druga wędeczka, bardziej delikatna. Tutaj będę łowił w granicach 50 metrów. Tutaj sobie ołów rzucimy. Tu jeszcze nie ma. No i zobaczymy, gdzie te ryby dzisiaj będą usytuowane. Mam nadzieję, że albo na jednej, albo na drugiej będziemy stale je odławiać. No i dobra, szykuję się do łowienia, kończę zanętę i łapiemy. Jesteśmy znowu przy zanętach. Zanętka trochę podeschła, także 50 ml wody dodajemy. To sobie mieszamy. Dobra, jeszcze kapeczkę. Całość przetrzemy przez sito, dodamy pelecik i działamy.
jeżeli chodzi o pelet, praktycznie podwoi swoją objętość. Czy jest dobrze? Powiem wam, że no jest to wszystko wyczuwalne tutaj, ta wątroba. Fajna frakcja, myślę, że rybkom się spodoba. No i dobra, wszystko mamy gotowe, zaczynamy łowić. You have some daddy issues, it's not like that's an issue. The way you look at me, it's almost like I have to kiss you. I fucking had it with dramatics, show the passion in you. Crashing into walls onto the floor, there is no passive in you. Push me, shove me, I don't wanna have no gushy. Loving, making hot tea and makeups, coming off your Facebook. Baby, you aren't looking ugly, yeah. Hit me, punch me, give me more, baby, this is nothing. Feel the sweat on your forehead, soaking all of your bed when we're fucking. I feel your nails in my back. Tak w roli jeszcze wyjaśnienia. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego to tak nazwałem węgierska metoda. Otóż no, Węgrzy całkowicie inaczej łowią od Anglików. Anglików, czyli do sposobu, do którego my jesteśmy tutaj najbardziej przyzwyczajeni, nauczeni. Na Węgrzech są przede wszystkim duże zbiorniki i duże karpie. No i to jest ta największa różnica między metodą węgierską a angielską. W Anglii karpie raczej przeważnie są do 5 kilo. Większe to już są naprawdę takie fajne przyłowy. Natomiast no ja uważam, że nam Polakom bliżej jednak do Węgier niż do Anglii. Te zbiorniki mamy coraz ładniejsze, coraz większe. Karpie tak samo. No już złapanie takiej dwunastki, czy nawet piętnastki na łowiskach federowych, komercyjnych, to nie jest żaden wyczyn. Także już dziesiątki to są bardzo często. I to jest właśnie ta różnica, dlatego kije do takiego łowienia no muszą być solidne. Ja wiem, pewnie myślicie, że no co komercja, czysta woda, miękki kij, można się bawić, przecież nie wpłynie zaczep. No w zaczep może nie wpłynie, ale dla sąsiada w zestawie już może. Także no, musicie mieć taki zapas mocy, żeby jednak takiego olbrzyma przytrzymać i żeby nie zrobił spustoszenia dla sąsiada waszego. Dlatego dzisiaj wybrałem właśnie kije Master Carp. Są to solidne, mocne kije, ale przy tym wszystkim jest zachowana, że tak powiem, progresja tego kija, także nie jest to sztywna pała, broń Boże. Jest to ładnie uginający się kijek pod karpikiem. No wiadomo, nie jest to kij na leszcze. No ale pod karpiem naprawdę fajnie się gnie. Kijek pracuje, ryba się męczy. Jest to kij, no, w zależności od oczywiście od ciężaru wyrzutu i akcji, ale raczej wybaczający błędy. Natomiast no wiadomo, im większy ciężar wyrzutu, ta wędka jest troszeczkę bardziej przysztywniona. Ale Aleksandra. No i tak to wygląda, także mamy dwa solidne kije, dwa solidne kręciołki, mamy strzałówkę z linki, mamy podajniki do dalekiego zasięgu. Mamy dzisiaj zanętę według przepisu węgierskiego. Na razie mija 40 minut, jak łowię. Niestety na razie bez ryby. Natomiast no na pewno było jedno branko. Niestety przycięcie i bez kuleczki wyciągnąłem. No ale cóż, no. Zobaczymy, no nie zawsze się łowi. Kolega Radek wyłowił już dwa karpiki, no ale o godzinę szybciej zaczął łowić. No ja niestety rozkładam się zdecydowanie za długo. Do tego te kamery, także no nic, czekamy na pierwszą rybkę. Jest i pierwszy prosiaczek. Chyba będzie dosyć ładny, bo najpierw wyjechał w jedną stronę. Teraz leci w drugą stronę. Co, wziął na kuleczkę Blendex Hydro Triplexik. Także
Powiem szczerze, że byłem sceptycznie trochę do tych trzech kolorków nastawiony, ale jak widać można. Niestety karpik niezbyt dużego rozmiaru, ale i tak super. Każdy cieszy, a szczególnie ten, który otwiera wodę. I tak wygląda pierwszy jegomość. No taka dwójeczka, sympatyczna, zadowolona z życia. No to leci do wody. W bardzo długiej przerwie jest karpik. Niestety dzisiaj to nie jest mój dzień. Nie wchodzą mi te karpie totalnie. Szukam je wszędzie, praktycznie na każdej jednej linii. Niestety, ale z różnym skutkiem. No niestety będzie malutki. Ja już czuję, jak on idzie tutaj do mnie. Że raczej nie ma co się spodziewać. Tak jak uratka jakiejś świnki. No ale może. Niestety, ale maluszek. Tak wygląda. Ja myślę, że tak około 3-4 kilo. Nie za wielki. Bardzo silny. No dobra, próbujemy dalej. No i popatrzcie. Jaka to jest ładna kuleczka. Ona sobie tu tak leży i się cieszy, że może leżeć na takie fajne zanęcie. Belecik. Inne frakcje, grubsze, mniejsze. No popatrzcie, jak ona się uśmiecha. I tak to wygląda na dnie. Wody w sączkowie. Wyobraźcie sobie, czy te ryby to biorą. Jedzą. Bo co mają niby z tym robić? Ewidentnie wali mi już na głowę. Życie. Mam nadzieję, że wszystko widać i mam nadzieję, że ta ryba się tym razem nie zepnie. Dostanę nerwicy i wrzucę te wszystkie wędki do wody i skończy się dzień dziecka. Mam nadzieję, że będzie co najmniej średnia. No dobra, tym razem trafił się pełnomózki. Co, coś koło czwórki ma. Tak wygląda. No ładniutki jest, na pełnomózkie mają dużo siły zawsze do walki. Także na pewno jest to rybka, która lubi sobie popływać. Długi, smukły, silny. Dobra, wędruję do wody. Widzicie, jest kolejna rybka.
mi właśnie spadła. Coraz bardziej wieje, niestety, ale na dystansie ponad, czy w okolicach 100 metrów z celnością teraz nie ma nic to wspólnego. Powiem szczerze, że nie widzę chyba sensu dalszego łowienia, dwa, że w plecy coś mi wlazło. Także ledwo siedzę na tym koszu. Także co, no dzisiaj nie powalało. Nie ma też tragedii, jak na to, że mamy... który to już jest? 18-19 październik. No nic, pakujemy się, co złapaliśmy, to złapaliśmy. I widzimy się następnym razem. Cześć.